Chłop zaniósł mnie do swego domostwa. Tam zawołał swoją żonę Brunhilda i pokazał mnie jej. Lecz ona ze strachu krzyknęła i odskoczyła jak kobiety walki na widok żaby lub pająka. Coś ty mi tu przyniósł do chałupy. To zaraził jakiś. Zabieraj go, co zabije. Nie, poczekaj. Przypatrzmy się dobrze. Gada i daj jakie znaki. Witam, szanowna pani. I pozwól, że dłoń całuję ci przybysz z Anglii i rozbitek. Przypatrzyła się dobrze wszystkim moim postępkom. Jak pilnie znaki, które dawał mi jej mąż, wypełniałem, prędko straciła do mnie odrazę i nawet dla mnie zrobiła się łaskawa. Lokalnik! Chodźcie to prędko! Zobacz na tego stworka! Jaka mała, śliczna żywa lalka! Będę cię przebierać, kołysać i wszędzie ze sobą zabierać. Jak się nazywasz? Lemuel Gulliver. Do usług. A ty? A ja Glum Dalekwicz. Jak? Glum. Glum? Dal. Dal? Klicz. Klicz. Glum Dalekwicz. Chętnie ten smarknął. Ty mały. A ty byś zatańczał.